Huragany na północnym Atlantyku rodzą się w pobliżu wysp Zielonego Przylądka. Wędrują sobie kursem mniej więcej 290 stopni, czyli o takim o. Zakręcają na Karaibach, przechodzą przez Florydę albo się wykańczają na brzegu amerykańskim, ale potem takim łukiem idą z powrotem już jako duże sztormy przez Atlantyk w stronę Europy. One się rodzą tutaj począwszy od czerwca. Ich nasilenie występuje w lipcu i stąd po przejściu mamy w sierpniu już pierwsze sztormy takie bałtyckie i atlantyckie bardzo, bardzo wyraźne. Więc proszę zobaczyć, jeżeli się znajdziemy w tej części, to ten huragan jakby dwa razy nas uderza, bo akurat przy nas zakręca. Chodzi o to, żeby przejść na tą stronę, gdzie on od nas się będzie oddalał. I dlatego ta część się nazywa nieżeglowna, a ta się nazywa żeglowna. I teraz jest istotne, żeby uciec tym halsem na zewnątrz, a nie iść na przykład stąd w tą stronę. Mamy falę, jest wiatr, następna fala. Chodzi o to, żeby nie utrzymywać się dokładnie wzdłuż fali, tylko sterować 20 stopni, to jest ten kąt. 20 stopni do fali. Tak mówią mądrzy żeglarze. I ja się też tego nauczyłem, czy dowiedziałem, a potem praktycznie nie kontrolowałem, czy jest 15, czy 25. Natomiast jak szedłem trochę ostrzej, no to od razu wtedy wyraźnie mnie woziło do wiatru. Jak idę pełnym wiatrem, no to wtedy jest takie nieprzyjemne kołysanie, które wszyscy znacie nawet na małych łódkach i na małej fali, że przy fordewindzie wpadamy w taki rolling, prawda, który też jest w pewnych sytuacjach groźny. To też jest prawda. Nie wiadomo, w którą stronę łódka będzie chciała skręcić. Dlatego lepiej nadać odpowiedni hals. I ja to robiłem w skali makro. To znaczy przestawałem sterować. Mówię o żegludze samotnej. Tylko ustawiałem jacht na maksymalny, najszybszy kurs. I tym kursem leciałem tak przez całą dobę. Potem mniej więcej określałem pozycję. Zmieniałem hals i drugim halsem znowu jacht sam wybierał kurs i leciałem całą dobę. I proszę sobie wyobrazić, zostawiając jachtowi wybór drogi, uzyskiwałem najlepsze rezultaty. Do tego stopnia, że na Pacyfiku pobiłem rekord świata i znalazłem się w księdze Guinnessa, do czego się bałem przyznać, bo w tych czasach chwalenie się książką Guinnessa było absolutnie nie na miejscu. To był wymysł anglosaski, myśmy się do tego nie przyznawali. W każdym razie ten mój rekord jakoś tam uznany utrzymywał się przez 10 lat, niepobity. Ale specjalnie się tym nie chwalę, natomiast opowiadam, że dzięki temu, że pozwoliłem jachtowi wybrać swój najszybszy, najdogodniejszy kurs. No więc oczywiście koniecznie wszyscy w szeleczkach i przypięci. Na mniejszej jednostce mamy lifeline, czyli linki stalowe od dziobu do rufy, na które się można wczepić i po której się poruszamy. Oprócz tego, jeżeli jacht jest odpowiednio duży, to na poziomie nadbudówki też do przodu i do tyłu liny poręczówki. Gruba cuma, naciągnięta kabestanem na sztywno, jakoś tam przepleciona, w każdym razie, że mamy uchwyt dla ręki, albo można za to wleść i przy przechyleniu wypaść. Więc tu trzeba zachować szczególną ostrożność, bo zdarza się złośliwa fala, która podbije i nie wiadomo jak wylatujemy za burtę. Więc przy żegludze samotnej no to jest jakby zagrożenie ekstremalne. I tutaj nawet nie pomaga uprząż, bo moi koledzy, widząc kiedyś jacht, który tak płynie dziwnie w stronę wyspy, nie zmieniając kursu, podpłynęli bliżej, stwierdzili, że nikogo nie ma na pokładzie, a po chwili zorientowali się, że jest żeglarz.
tylko się ciągnie na tej uprzęży za rufą. Samotny żeglarz, który wypadł i który nie był w stanie się wciągnąć po tej lince i tak już został. Natomiast przy załodze zawsze można wciągnąć tego niefortunnego załoganta, który wypadł, pod warunkiem, że on jest na smyczy. Bo jeżeli jacht płynie szybko, a człowiek wypadł, no to ciężka sprawa. Miałem takie dwa wypadki, ale przy lżejszej pogodzie i szczęśliwie się skończyły manewrem człowiek za burtą. Natomiast to, co kolega poruszył, tę sprawę zmiany żagla na dziobie, to jest istotna sprawa, bo prędzej czy później trzeba zmienić jakiegoś kliwra na foczka sztormowego czy coś takiego i idziemy na dziób. To jest bardzo zdradliwe miejsce i należy tam raczej krótko przebywać. W każdym razie nie ma dobrego sposobu, ale to sternik musi uważać na to, co się z jego załogą dzieje i ten konkretny człowiek, oczywiście przypięty, musi sobie jakoś tam dać radę. Natomiast na większej jednostce, która też nurkuje pod falę, to zdecydowanie nawet jak płynę bajdewindem, a trzeba wykonać jakieś prace przy żaglach na dziobie, to ja odpadam do baksztagu i wtedy załoga idzie na dziób. Zrobi co trzeba, wtedy ostrze, nie martwiąc się, że trzeba nadrobić tą straconą wysokość. Także są pewne zasady, które każdy z was opanuje, praktykując to samemu i dojdzie do jakichś wniosków. No ale to są... Nie wszyscy wybiorą się w ryczące 40, natomiast ja gorąco polecam sprawdzać prognozy pogody i nie próbować wychodzić przy zapowiedzi sztormu. To jest najlepszy sposób na przeżycie. Sam proces wychodzenia ze środka na zewnątrz jest w ciężkiej pogodzie bardzo krytyczną sprawą. To znaczy były takie wypadki, że żeglarz wychodzący na zmianę wachty wystawił tylko głowę z zejściówki. Zejściówki na ogół są pozamykane, żeby do środka woda nie wpadała. Ale żeby wyjść, trzeba odsunąć zejściówkę. Więc facet odsunął zejściówkę, wysunął głowę i w tym momencie fala go tak podbiła, że on jak z procy wyleciał z tej zejściówki i poleciał do morza. Bo pokład nagle stanął pionowo i on miał bardzo niedaleką drogę do wody. W związku z tym zasada jest taka, że zanim się wyjdzie, zaledwie się głowę wystawia, to się wysuwa rękę z karabinczykiem, z tą swoją uprzężą, wczepia się gdziekolwiek, najlepiej właśnie za lifeline i potem już spokojnie wychodzi, bo nawet jak fala kopnie, to wtedy utrzyma się na tej smyczy. Chcę przypomnieć, że gwiazda francuskiego żeglarstwa Eric Tabarly zginął w ten sposób, że w nocy ruszył do refowania grota. Na pendłyku, gdzie jest grot gaflowy. Oczywiście moment refowania dużego żagla, szczególnie gaflowego, polega na tym, że opuszcza się trochę ten gafel i wtedy nadmiar płótna zbiera się wokół bomu i się przywiąże. Banalna sprawa przy pogodzie w miarę dobrej. Natomiast jeżeli morze jest już rozkołysane, to proszę sobie zwrócić uwagę, że opuszczenie żagla oznacza zwolnienie bomu, który dotychczas był naciągnięty szotem. W momencie, jak my opuścimy, to on już nie jest taki stabilny. I to się właśnie zdarzyło Tabarlemu, że w momencie, jak on tam poszedł do bomu, a w ogóle nie nosił szeleczek, w momencie, jak poszedł, a to była ciemna noc, załoga niedoświadczona, gibnęło jachtem na fali i bom go uderzył w piersi i wyrzucił za burtę. I tak zginął Eric Tabarly, właśnie piewca swobodnej żeglugi bez szeleczek. Trzeba bardzo uważać na konfigurację fal, ponieważ one nie są regularne. Bywają momenty takiego względnego spokoju, że te fale się tak nie załamują. I ja akurat w czasie, kiedy kręciliśmy ten film, czyli tam gdzieś koło Hornu, miałem taką sytuację, że trzeba było zrobić zwrot
na drugi hals. Zwrot przez sztak nie wychodził, to w ogóle mowy nie ma. Żaglowce rejowe przy pewnej sile wiatru nie są w stanie wykonać zwrotu przez sztak, wykonują rufę, czyli płyną bajdewindem i potem taką pętelkę zwrotem przez rufę i z powrotem na bajdewind. Otóż, żeby wykonać taką pętelkę, trzeba właśnie przejść przez pół wiatr. I wtedy wszystko się kładzie i jest po prostu bardzo niebezpiecznie. Jeżeli by się zdarzyła taka bardziej stroma fala, no to wtedy może się za bardzo gibnąć. I zdarzało się, że czekałem wiele minut na to, żeby znaleźć taki moment bardziej swobodny. Ale to są warunki ekstremalne. Niemniej się zdarzają i na tych jachtach, które mają dużą powierzchnię nawiewu, a więc wchodzą tu żaglowce rejowe, to ten moment przejścia przez pół wiatr jest bardzo nieprzyjemny, nie mówię niebezpieczny, nieprzyjemny, ponieważ w tym momencie jest pełny nawiew z boku i oczywiście jednostka się przechyla tak, że robi się nieprzyjemnie. A potem w baksztagu wstaje znowu i już jest wszystko dobrze. Także ten moment przejścia przez pół wiatr, zresztą to nie dotyczy tylko jachtów i żaglowców, to dotyczy również statków motorowych. Jak porozmawiacie z kapitanami czy z nawigatorami, to w dużym sztormie oni mają kłopot, dlatego że dopóki dziób jest w linii wiatru i tam silniki pracują na zmniejszonych obrotach, to jest wszystko dobrze. Ale jak muszą zmienić tak kurs, żeby stanąć bokiem do fali, to oni się tego boją. I tak samo wyczekują na taki moment, kiedy nawet z silnikami cała naprzód mają wykonać cyrkulację, to jest obawa, żeby czasem nie przekroczyć pewnego kąta, szczególnie przy ładunkach jakichś sypkich czy ruchomych, bo przesunięcie się ładunku to prawie pewna śmierć, bo po prostu inaczej się rozmieszcza balast, wtedy się statek przechyla, przewraca i koniec. I w tym względzie jachty są o wiele bezpieczniejsze, dlatego że mają ten balast i jakby on zapewnia stateczność. Natomiast statek motorowy ma płaskie dno i jego stateczność kończy się przy 60-70 stopniach. Jak się przechyli ponad ten kąt, no to do widzenia, już dnem do góry. Natomiast jachty wytrzymują przechyły 120-140 stopni. Chociaż były takie wypadki, że jachty zatrzymały się, mówię o jachtach morskich z balastem, zatrzymały się w pozycji masztem do dołu, w takiej ujemnej stateczności. Wprawdzie wtedy siła do ruszenia tego jachtu z powrotem jest 20 razy mniejsza niż ta, która do tej pozycji go musiała przewrócić. Niemniej dość nieprzyjemnie nawet o tym pomyśleć. A dwaj Francuzi na jachcie Damien właśnie coś takiego przeżyli, że jacht zatrzymał się w pozycji grzyba. No i oni patrzyli, jak powoli woda wchodzi do środka jakąś tam nieszczelnością i jest coraz wyżej. Po 4 minutach jakaś przypadkowa fala stuknęła, jacht wrócił do swojej pozycji. Także bywają i takie sytuacje. Otóż, kiedy trafimy gdziekolwiek na prąd i ten prąd jest przeciwny do fali, to fala się od razu robi strąsza. I tutaj są bardzo jaskrawe przykłady w postaci na przykład Golfstromu. Wiadomo, jest to silny prąd. Jak sztorm przechodzi nad Stanami Zjednoczonymi i już wychodzi z kontynentu, to ustala się kierunek wiatru północny. To jest prawie dokładnie przeciwny prąd do Golfstromu. I mimo, że w Montrealu jest zawierucha, to na Florydzie jest piękna pogoda. Z wyjątkiem tego, że na morzu wieje piątka. Piąteczka, ale przeciwna do prądu i wtedy 2 mile od brzegu ludzie siedzą na plaży, patrzą tam żagielki, a tymczasem te żagielki walczą o życie. To jest jeden z sekretów Trójkąta Bermudzkiego. Dlaczego giną statki w Trójkącie Bermudzkim? Między innymi dlatego. Jest parę takich miejsc, Japończycy nazywają je trójkątami diabła i one występują wszędzie tam, gdzie występuje prąd. I są rozłożone symetrycznie na północnej, północnej i południowej półkuli. Tak jak mamy silny prąd na półkuli północnej Golfstrom,
to odpowiednio w Ameryce Południowej mamy prąd falklandzki. Nie jest on tak silny, ale też występuje. W Azji mamy kuroshiwo i tak dalej. Zresztą prąd środkowo-równikowy. Najsilniejszy prąd na świecie, jaki występuje, jest to prąd somalijski. 140 mil na dobę. Czyli nie ruszając do przodu, jedziemy z prędkością 6 węzłów od razu. Otóż odpowiednikiem prądu somalijskiego na północy, na południu Afryki jest prąd Agulhas, czyli igielny. I on wychodzi w kierunku południowo-zachodnim, akurat na spotkanie południowo-zachodniego wiatru sztormowego. I to jest słynne miejsce na świecie, gdzie giną wielkie statki. Po prostu wchodzą dziobem w fale i więcej nie wychodzą. I miałem tam przyjemność czy nieprzyjemność płynąć. Właśnie w takiej sytuacji, że przyszedł sztorm przeciwny do prądu. Na szczęście pouczono mnie wcześniej, co wtedy robić. Po prostu trzeba uciekać na płcizny, gdzie ten prąd już nie działa. I tam przy sile wiatru 10 spokojnie sobie w dryfie staliśmy, czekaliśmy, aż się wydmucha. Jak się skończyło dmuchanie, wyszliśmy na ten prąd, który nas poniósł, polecieliśmy 10 węzłów. No i jeszcze jeden element zagrożenia to jest fala przybojowa, która dotyczy nie tylko przyboju, jak wiecie, nawet w czasie ładnej pogody fala na plaży się załamuje. Po prostu jest taka zasada, jeżeli wysokość fali ma się do głębokości wody jak 4 do 3, to fala się musi załamać. I to jest widoczne w czasie dobrej pogody. Natomiast nawet te mielizny, które są jak w jakiejś głębokości pod wodą, w czasie sztormu te miejsca stają się bardzo niebezpieczne. Powstawają bystrza, po angielsku się nazywa rays. I wygląda to bardzo spektakularnie, bo całe morze w tym miejscu jest białe. Gdzie indziej są normalne fale, a w tym miejscu, gdzie jest płcizna, po prostu fala się załamuje. Otóż takich miejsc trzeba unikać, a na prądach pływowych to się dość często zdarzy przy różnych przylądkach, przy jakichś przesmykach. Po prostu fala zmienia swój charakter i wtedy może być ona niebezpieczna. Słuchajcie, są różne sposoby, można o tym dużo mówić. W każdym razie ja bym z tego problemu nie robił. Nelson też chorował, a mimo to był świetnym żeglarzem. I w miarę upływu czasu i ilości rejsów, a przede wszystkim funkcji na pokładzie, ta choroba jakby się oddala. I moment, w którym choroba mnie zupełnie opuściła, był moment, kiedy przejąłem pierwsze dowództwo na jachcie. Jako kapitan przestałem chorować. A jeśli mnie kiedyś brało, to jako kapitan udawałem, że tam sprawdzam światła, żeby coś tam oddać za burtę. Po czym zdawałem służbę oficerowi, się kładłem i spałem do oporu i choroba przychodziła. Także są różne sposoby, nie warto się tym przejmować, po prostu pływać ile się da, choroba będzie coraz częściej odchodzić.